Sekrety roślin i zwierząt w miejskiej dżungli. Poznań jest dużym środkowoeuropejskim miastem, stolicą Wielkopolski. To, co wyróżnia go od innych miast o podobnej wielkości, to przede wszystkim wszechobecna zieleń. Prócz betonowej pustyni, w Poznaniu można znaleźć bardzo wiele miejsc zielonych, ale to nie tylko parki i doliny rzeczne, jak choćby Dolina Bogdanki, ale także prawdziwe oazy, jak dachy czy przestrzenie między płytkami chodnikowymi. Przyroda miejska charakteryzuje się z jednej strony bogactwem gatunkowym oraz zależnościami pomiędzy organizmami, z drugiej zaś swoją niepozornością, bowiem często nie zauważamy prawdziwego bogactwa przyrodniczego na chodnikach, wysepkach drogowych, murach. Należy zadać sobie pytanie, czym charakteryzuje się przyroda miejska? Czy można znaleźć jakieś podobieństwa pomiędzy dziką przyrodą a przyrodą miejską? Z całą pewnością tak. Między innymi z tego powodu nawet w centrum miasta możemy spotkać kaczkę krzyżówkę, sarnę czy nawet dzika. Wiadomo, że dzika przyroda kształtuje się w innych warunkach niż przyroda miejska. W mieście przyroda musi stawić czoła wszechobecnemu zdeptywaniu, rozjeżdżaniu, brakowi wody, licznym zanieczyszczeniom, hałasowi. Lista tych zagrożeń jest bardzo długa, jednak miejska przyroda sobie z tym doskonale poradziła. Dzięki czemu miasto nie jest tylko betonową pustynią, ale pełnym ekosystemem miejskim, w którym przebiegają nierzadko takie same zjawiska jak w pierwotnej puszczy. Świat roślinny dużego miasta nie jest ubogi, a bogactwo siedlisk sprzyja bogactwu gatunkowemu. W Wielkopolsce występuje około 2,5 tysiąca gatunków roślin naczyniowych i przynajmniej 600 zagląda w obręb miasta Poznania. Przyjrzyjmy się tym najpospolitszym. Na suchych, nagrzewających siedliskach występuje wrotycz pospolity, niezwykle aromatyczna roślina o woni przypominającej nieco zapach kamfory. Nierzadko towarzyszy mu koniczyna biała, która jest doskonałą rośliną miododajną. Widok pszczół na kwiatach w centrum Poznania to dobry znak, bowiem pszczoły są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie. Pochodzące z Ameryki Północnej przymiotno-białe jest bardzo pospolitym gatunkiem, który kwitnie od czerwca do października. Rumian psi to wszędobylski gatunek. Jego liście wydzielają dość silny zapach, ogólnie uważany za nieprzyjemny. Dawniej jednak był wykorzystywany jako roślina zielarska, obecnie zapomniany. Mniszek lekarski to gatunek doskonale przystosowany do życia w mieście. Doskonale znosi wydeptywanie, a ze względu na sposób wzrostu, rozpościeranie liści przy powierzchni ziemi, roślina ta tłumi wzrost roślin sąsiednich. Dodatkowo wydziela substancje chemiczne, które ograniczają wzrost roślin sąsiednich. Komosa biała, zwana także lebiodą, licznie występuje w miejscach zasobnych w azot. Jest wiatropylna. Warto dodać, że była to roślina uprawiana przez ludzi od czasów prehistorycznych aż do XVIII wieku. Natomiast w uprawach buraków może być wykorzystywana jako roślina pułapkowa dla mszyc. Na terenie Poznania występuje kilka gatunków jasnot, z których najpospolitsze to różowa, purpurowa i biała. Jasnota różowa kwitnie od marca do października. Choć jest rośliną miododajną, to jest także rośliną trującą.
a mięso świń karmionych tą rośliną szkodzi ludziom. Jasnota purpurowa jest najpospolitszą jasnotą w mieście i kwitnie właściwie przez cały rok. Ciekawostką jest samo zapylenie, które następuje w zamkniętych jeszcze kwiatach, z kolei nasiona są roznoszone przez mrówki. Podobny zapach do jasnoty purpurowej wydziela jasnota biała. Kształtem liści, ulistnieniem i ogólnym wyglądem przypomina pokrzywę, stąd też pochodzą jej ludowe nazwy. Biała pokrzywka, głucha pokrzywa lub martwa pokrzywa. Jasnota biała jest rośliną wieloletnią. Często w zaroślach można spotkać nawet większe płaty tego gatunku. Podobnie jak w przypadku innych jasnot, nasiona roznoszą mrówki. Nawłoć olbrzymia jest bardzo ekspansywnym gatunkiem przybyłym do nas z Ameryki Północnej. Nadziemne pędy, na których znajdują się kwiaty, mogą osiągać wysokość do 2,5 metra. Natomiast pod ziemią znajduje się trwałe kłącze, z którego wyrastają pędy nadziemne, zwieńczone piramidalnym kwiatostanem z żółtymi kwiatami. W optymalnych warunkach może tworzyć gęste skupiska, osiągając nawet 160 pędów na metr kwadratowy. Szczawik żółty to kolejny przybysz, w Polsce notowany od 1809 roku i współcześnie w pełni zadomowiony. Kwitnie od lutego do października. Jego kwiaty otwierają się regularnie między godziną 8 a 9 rano w dni słoneczne. Natomiast w nocy i podczas dni pochmurnych kwiaty pozostają stulone. Krwawnik pospolity to pospolita roślina, o której działaniu leczniczym wspominał już Hipokrates. Z kolei Dioskurydes zalecał go w walce z chorobą wrzodową. Natomiast pierwsze wzmianki drukowane pojawiają się w dziele z roku 1554 flamandzkiego botanika Carolusa Clusiusa. Goryczel jastrzębcowaty to wybitnie sucholubny gatunek kwitnący od maja do października. Podobnie jak jego bliscy krewniacy, jego kwiaty zamykają się na noc. Bylica polna to roślina wieloletnia preferująca suche, piaszczyste siedliska. W przeciwieństwie do innych bylic nie wytwarza charakterystycznego zapachu. Kwitnie od czerwca do września i choć roślina ta jest trująca, to często na niej można spotkać wiele gatunków bezkręgowców. Słonecznik bulwiasty to przybysz z Ameryki Północnej. Roślina ta została sprowadzona jako roślina jadalna, pastewna i ozdobna. Choć jeszcze w XIX wieku nie ceniono bulw słonecznika, bo porównywano ich zapach do pluskwy, to obecnie bulwy słonecznika są kulinarnym hitem podawanym w najlepszych restauracjach. Lepnica to jednoroczna roślina, która kwitnie od czerwca do września, a kwiaty są zapylane przez ćmy. Otwierają się dopiero wieczorem i wtedy wydzielają bardzo silny zapach. Mały przykoronek uniemożliwia dojście drobnym owadom do nektaru. Mydlnica to bliski krewniak lepnicy. Pospolicie rośnie zarówno na przychaciach i wysypiskach śmieci, jak i naturalnych siedliskach, takich jak naturalne, przyrzeczne namuliska. Kwiaty mydlnicy wydzielają intensywny zapach dopiero wieczorem, co zwabia motyle nocne, głównie zawisaki. Jest to roślina trująca, dlatego nie jedzą jej nawet zwierzęta. Serdecznik pospolity to roślina, która wybiera siedliska przy drogach, płotach, na śmietniskach. Przy zwiększonej intensyfikacji użytków zielonych ustępuje. Serdecznik był kiedyś uprawiany jako roślina lecznicza.
Jedną z najpospolitszych roślin, które można spotkać między innymi na trawnikach, jest stokrotka. Roślina ta kwitnie od marca do kwietnia, a czasami nawet w bezśnieżne zimy. Stokrotce często towarzyszy ślas zaniedbany, który w Polsce występuje od kultury łużyckiej, a jako relikt dawnych upraw często jest spotykany na grodziskach. W podobnych miejscach występuje gwiazdnica pospolita. Roślina bardzo pospolita, żeby nie powiedzieć wszędobylska. W ciągu sezonu wegetacyjnego jedna roślina może wytworzyć do 15 tysięcy nasion, które zachowują bardzo długo zdolność kiełkowania, nawet do 68 lat. Jedną z najbardziej odpornych na działanie presji cywilizacji roślin jest rdest ptasi. Ta niewielka roślina może występować nie tylko na trawnikach, ale także między płytami chodnikowymi. Dodatkowo jest to roślina, która dzięki zdolności akumulacji metali ciężkich nie jest zjadana przez owady. Dodatkowo obumierający na zimę rdest powoduje lokalnie wysokie stężenie trucizn w gruncie, dlatego wiosną wokół rdestu nie rozwijają się inne gatunki. Gdy rdest się już rozwinie i stężenie trucizn w gruncie spadnie, nie ma już miejsca na rozwój dla innych gatunków. Na murach, na dachach, w chodnikach rozwijają się rośliny, które są w stanie wytrzymać ekstremalnie trudne warunki, takie jak maksymalne przesuszenie latem, a zimą całkowite zamarznięcie. W tak ekstremalnych warunkach, głównie między płytami chodnikowymi, występuje prątnik srebrzysty, jeden z najpospolitszych mchów w Polsce. Tworzy bardzo gęste, poduszeczkowate, srebrzysto-zielonawe darnie, w cieniu bardziej zielone. Brodek murowy to rozpowszechniony mech, który pierwotnie rósł na nasłonecznionych skałach wapiennych i piaskowcach zawierających wapń. Podobne warunki panują na dachach i ścianach. Ściany domów są niczym wapienne skały, dlatego można tutaj spotkać zanoktice murową. Ta niewielka paproć występuje zarówno w wapiennych skałach, jak i na starych murach. Mrówki to grupa owadów licząca w Polsce ponad 100 gatunków. Razem z pszczołami, osami i szerszeniami należą do owadów społecznych. Mrówki tworzą złożone społeczności o wyraźnej strukturze hierarchicznej i ściśle przydzielonych obowiązkach. Występują w najróżniejszych środowiskach. Zamieszkują zarówno lasy, kłody drzew, jak i wąskie przestrzenie między płytkami chodnikowymi. Niektóre gatunki mrówek żyją w symbiozie z mszycami, dbając o zapewnienie im wydajnych miejsc żerowania i broniąc je przed drapieżnikami. W zamian za ochronę mszyce wydalają spadź, która stanowi dla mrówek surowiec o znaczeniu strategicznym, stanowiący podstawę pożywienia dorosłych mrówek. Żyjące kolonijnie mszyce mają jednak wielu wrogów, do których należy zaliczyć larwy bzygowatych.
bzygowate lub bzygi to rodzina owadów z rzędu muchówek. Żółto-ciemne paskowanie powoduje, że na pierwszy rzut oka przypominają pszczoły. W Polsce tych niezwykłych owadów jest około 400 gatunków i warto dodać, że bzygowate odgrywają znaczącą rolę w ograniczaniu liczebności mszyc, bowiem stanowią one podstawę diety stadiów larwalnych. Jednym z najpospolitszych gatunków jest bzyk prążkowany, który występuje zarówno w centrum dużych miast, jak i w pierwotnych puszczach. Dorosłe owady oblatują różne gatunki kwitnących roślin. Nie mając ulubionego gatunku, bzyga można spotkać zarówno na kwiatach mniszka pospolitego, jak i dziewanny. Lot bzygów jest szybki i zdecydowany, ale potrafią także zawisnąć przy kwiecie. W przeciwieństwie do postaci dorosłych, larwy bzyga prążkowanego rozwijają się w koloniach mszyc, które służą im za pokarm. Samica składa jaja w pobliżu kolonii mszyc. Larwy mają kształt robakowaty o maksymalnej długości 1 cm. Na suchych terenach, czasami nawet na wysepkach drogowych, występuje pszeniec różowy. Ta niezwykle efektowna roślina jest półpasożytem. Czerpie wodę i substancje pokarmowe z korzeni otaczających roślin za pomocą przyssawek. Owocem jest płaska, eliptyczna kapsułka z 4 dość dużymi nasionami. Nasiona mają tak zwany elaiosom, czyli białkowo-tłuszczowy organ na zewnątrz nasiona, stanowiący ulubiony pokarm mrówek, i to one roznoszą nasiona w naturze. W sucholubnych siedliskach można spotkać dziewannę wielkokwiatową. Jest to najbardziej okazała dziewanna, która występuje w Polsce. Roślina ta jest gęsto, kutnerowato, żółtawo owłosiona. Kwiatostany szczytowe ustawione na osi głównej w pęczkach po 2 do 5, duże do 3-4 cm średnicy. W pierwszym roku wytwarza jedynie rozetę liści przyziemnych, w drugim natomiast łodygę z liśćmi, kwiatami i owocami. Dziewanna jest ostoją dla wielu gatunków owadów. Można tutaj spotkać zarówno różne gatunki motyli, pluskwiaków, a także much z rodziny bzygowatych, chrząszczy i wiele gatunków pluskwiaków. Często dziewannie towarzyszy haber drakiewnik. Kwiaty występują w formie koszyczków kwiatowych o średnicy od 3 do 6 cm. Okrywa koszyczka o długości od 18 do 23 mm o kształcie zbliżonym do kuli. Łuski pozbawione podłużnych żeberek, gładkie z przyczepkami trójkątnymi, frędzlowatymi, czarniawymi i zbiegającymi po bokach. Środkowe kwiaty rurkowate i obupłciowe. Brzeżne, skośne, lejkowate, dłuższe i płonne. Drakiewnik jest ozdobą wielu miejsc do końca października. Na ciepłych terenach licznie występują owady prostoskrzydłe, których przedstawicielem jest konik łąkowy. Cechą szczególną tej grupy owadów jest zdolność wydawania dźwięków. W istocie w żadnej innej grupie owadów nie znajdziemy tak wielkiej różnorodności głosów, jak u przedstawicieli tej grupy. Konik pociera ząbkowatym smyczkiem na wewnętrznej stronie uda o wzmocnioną żyłkę przedniego skrzydła. Natomiast powierzchnię rezonującą tworzą dachówkowato nałożone na siebie skrzydła przednie. Między nimi a odwłokiem pozostaje pewna przestrzeń. Koniki są roślinożerne, a postacie dorosłe pojawiają się od lipca do listopada.
Tak właściwie to aktywne są do pierwszych przymrozków. Innym przedstawicielem prostoskrzydłych, którego można spotkać na łąkach, nawet w centrum Poznania, jest turkuć podjadek. Jest to gatunek, który wyróżnia się w stosunku do pozostałych budową ciała. Mianowicie turkucie mają bardzo masywną budowę i łopatkowate, grzebiące odnóża przednie. Turkuć preferuje wilgotne, luźne gleby porośnięte niską roślinnością i w dużej mierze jest drapieżny, odżywiając się głównie larwami owadów. A samica chroni i pielęgnuje jaja oraz młode larwy w wykopanej specjalnie do tego celu komorze lęgowej. Ciepłe siedliska to bogactwo owadów, które jest niczym syto zastawiony stół dla jaszczurki zwinki, która jest naszym najpospolitszym gadem. Zwinki aktywne są za dnia, ranem wygrzewają się na słońcu, natomiast popołudniami polują. Gdy temperatura otoczenia przekracza 40 stopni Celsjusza, chowają się do wygrzebanych przez siebie norek, w których również spędzają noc. Zwinki kopią nory do 5 cm pod ziemią. Kopiąc, robią wiele rozgałęzień, aby zmylić polujące na nie drapieżniki, lecz tylko główny korytarz jest zamieszkany przez jaszczurkę. Jaszczurki zwinki są terytorialne. W wielu suchych siedliskach, choćby takich jak wysepki drogowe, występuje ślimak przydrożny. Jest to gatunek przybyły do nas ze wschodu, a jego inwazja trwa nadal. Obecnie dotarł już do Szwajcarii. Aktywny jest nocą oraz po intensywnych, ciepłych deszczach. Ślimak przydrożny jest bardzo płochliwy, zaniepokojony chowa bardzo głęboko nogę do muszli. Muszle ślimaka przydrożnego charakteryzuje zmienna ilość ciemnych pasów z tendencją do zanikania na białym lub kremowym tle. W warunkach naszego klimatu większość populacji ginie podczas zimy. Gatunkiem, który uwielbia suche, ale przede wszystkim bardzo ciepłe stanowiska, jest klecanka. Jest to gatunek osy, która zakłada niewielkie społeczeństwa, a w naszych warunkach jednoroczne. Gniazdo zaczyna budować jedna płodna samica lub, co rzadziej się zdarza, kilka współpracujących samic. W przypadku, gdy gniazdo budowane jest przez kilka samic, założycielką lub królową zostaje ta, która złoży najwięcej jaj, a reszta jej się podporządkowuje. Budowa gniazda trwa około miesiąca. Jest ono budowane z masy papierowej i przytwierdzane do różnych gatunków roślin. Pod koniec lata oprócz robotnic w gnieździe wychowywane są także samce i młode królowe i tylko one zimują, dając wiosną początek nowym rodzinom. Klecanki dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym są stosunkowo pospolite. Według skali bólu Schmidta klecanka potrafi urządlić najbardziej boleśnie ze wszystkich występujących w Europie owadów. W wilgotnych miejscach występuje świeżąbek gajowy. Ta wysoka do 80 cm roślina często występuje łanowo. Posiada pustą w środku łodygę, upstrzoną czerwonymi plamami. Zawiera różne substancje trujące. Sok świeżąbka gajowego działa drażniąco na skórę.
Pierwotnym siedliskiem pokrzywy były wilgotne lasy olszowe, w których podłoże jest wilgotne, a przede wszystkim bogate w azot. Dziś pokrzywa zwyczajna występuje nie tylko w wilgotnych lasach olszowych, ale także towarzyszy siedzibom ludzkim. Przyczyny tego należy upatrywać w tym, że człowiek i jego cywilizacja produkuje dużo bogatych w azot śmieci, stwarzając wręcz idealne siedlisko dla pokrzywy. Pokrzywa jest rośliną niezwykłą, bowiem w pewien sposób jest nieśmiertelna. Mianowicie tworzy długie rozłogi. Ten system rozmnażania powoduje, że każdego roku powstaje kilka czy nawet kilkanaście nowych osobników identycznych genetycznie, takich pokrzywowych bliźniaków jednojajowych. W ten sposób czasami jeden klon czy zbiór osobników jednakowych genetycznie może zajmować powierzchnię kilku czy nawet kilkunastu metrów kwadratowych. Pokrzywa osiąga wysokość do 150 cm, a kwitnie od czerwca do późnej jesieni. Cała pokryta jest parzącymi włoskami. Roślina zawiera histaminę o działaniu parzącym. Przy najlżejszym dotknięciu włoska parzącego obłamuje się jego szczyt, który wbija się w skórę, wlewając do ranki ostry i drażniący płyn. Pokrzywa ze względu na intensywny rozwój tworzy często jednogatunkowe płaty, które stają się niezwykłym środowiskiem życia. Otóż pokrzywa jest główną rośliną pokarmową dla motyli rusałek, jak choćby rusałki pawika, którego od wiosny można spotkać między innymi na kwiatach mniszka. Wilgotne zarośla pokrzywowe to siedlisko występowania prosionków, bliskich krewnych stonogi murowej. Te lądowe skorupiaki występują przeważnie bardzo licznie w różnych wilgotnych siedliskach. Nie gardzą nawet siedliskiem pod spróchniałą deską czy nawet dachówką na ziemi. Ich postacie larwalne są podobne do postaci dorosłych. Prosionki, jak i stonogi, odżywiają się martwą materią organiczną. Liście pokrzywy to także siedlisko chrząszczy ryjkowców. Przysiadają tutaj komary. Wilgotne zarośla pokrzyw to także środowisko życia wielu gatunków ślimaków. Dla pająkopodobnych kosarzy i licznej grupy pająków zarośla pokrzyw to doskonałe miejsce polowania. W mieście również w koronach drzew rozwija się bardzo bujne życie. Na liściach dębów występuje naliściak drzewiarz. Ten niewielki chrząszcz o długości do 8 mm występuje od końca kwietnia do czerwca na liściach wielu gatunków drzew. Wygryza na krawędziach liści nieregularne zatoki. Żer wzdłuż nerwów bocznych sięga nerwu głównego. Czasami żeruje również na pączkach drzew. W wielu miejscach Poznania można spotkać kowale bezskrzydłe. Te osiągające do 1 cm pluskwiaki często pojawiają się w dużych gromadach u podstawy pni drzew liściastych, a w szczególności lipy. Odżywiają się opadłymi nasionami, owocami, a także sokami martwych owadów. Pokarm wysysają za pomocą kłójki. Zimują dorosłe owady, które wczesną wiosną budzą się i gromadzą w nasłonecznionych miejscach. Samice składają jaja do ziemi, natomiast larwy wylęgają się w czerwcu. Kopulacja kowali trwa długo, średnio 12 godzin, a czasem nawet do 7 dni, dlatego tak często można obserwować złączone osobniki. Jest to sposób samca na zapobieganie dostępu do samicy przez konkurentów. To dlatego często spotykamy kowale szczepione tylnymi częściami ciała. W wielu siedliskach Poznania, w szczególności w pobliżu jezior, zarówno tych skrytych, jak na przykład Rusałka, czy tych położonych w samym centrum, jak Jezioro Maltańskie, można spotkać zaskrońca. Jest to nasz najpospolitszy krajowy wąż. Warto podkreślić, że jest to zwierzę niezwykle pospolite i bardzo pożyteczne. Odżywia się bowiem płazami, rybami, a także gryzoniami i bezkręgowcami.
Nawet w Poznaniu, prawie w centrum, występują niewielkie zabagnione miejsca, przeważnie gęsto porośnięte olchami i nie tylko, które na pierwszy rzut oka przypominają fragment pierwotnej puszczy. Knieć błotna, często zwana kaczeńcem, to wilgociolubna roślina o wysokości do 50 cm. Jej naturalnym siedliskiem są przede wszystkim wilgotne łąki, lasy olszowe, brzegi strumieni. To dzięki dużym zdolnościom adaptacyjnym występuje też nierzadko na wilgotnych trawnikach. Kaczeniec jest rośliną owadopylną, wabi owady nektarem, specjalnymi plamami i rysunkami na płatkach, które mogą być zauważone przez oczy owadów reagujące na światło ultrafioletowe. Kwitnie wiosną, będąc źródłem nektaru dla całej gamy owadów, nie tylko motyli, ale także wielu gatunków chrząszczy, których stadia larwalne rozwijają się w martwym drewnie. Kosaciec żółty jest typowym gatunkiem wilgotnych lasów olszowych, ale w Poznaniu można go bardzo często spotkać na najróżniejszych wilgotnych siedliskach. Ta okazała, bowiem wysoka do 1 metra roślina, tworzy grube podziemne kłącza. Kłącze to jest czołgające się po powierzchni z charakterystycznymi zgrubieniami znaczącymi przyrosty roczne. Od pierwszego kwitnienia rozwój kłącza odbywa się poprzez pąki boczne, skutkiem czego wytwarza się widlaste rozgałęzienie, a na szczycie pozostaje tylko blizna po zeschniętym pędzie kwiatonośnym i liściach. Dzięki tworzeniu się pąków bocznych, kosaćce przeważnie występują w postaci mniejszych lub większych skupień, tworząc wielowiekowe grupy. Bardzo interesująca jest biologia zapylania kosaćców. Nektar zbiera się na dnie rurki kwiatowej, a droga do niego wiedzie przez 3 tunele utworzone pomiędzy przegiętymi płatami znamienia a dolnymi listkami okwiatu. Główną rolę w zapylaniu kosaćców odgrywają trzmiele, które aby dostać się do nektaru, wciskają się w wąski tunel. Wtedy grzbietem odginają klapkę odsłaniającą znamie i zostawiają pyłek z innego kwiatu na długich brodawkach znamieniowych. Wciskając się dalej, uderzają o pylniki, które obsypują grzbiet owada pyłkiem. Po zaczerpnięciu nektaru trzmiel wycofuje się i dociska wtedy klapkę do znamienia tak, że podnosi się ona ku górze, zasłania znamie i dzięki temu zapylenie kwiatu własnym pyłkiem staje się niemożliwe. Na wilgotnych terenach można spotkać czasami masowo rozwijającą się rutewkę. Kwiaty tego bliskiego krewnego naszych jaskrów zwabiają całą masę chrząszczy, dla których kwiaty stanowią podstawę pokarmu. Wśród tych gości na szczególną uwagę zasługują kruszczyce, chrząszcze o pięknie metalicznie zielonkawo-błyszczących pokrywach. Kruszczyca jest doskonałym lotnikiem. Larwy z kolei rozwijają się w próchnie drzew, gdzie odżywiają się grzybami obrastającymi martwe drewno. Grzyby to niezwykła grupa organizmów. Są wszechobecne i spełniają bardzo ważną rolę w środowisku. Mianowicie jako reducenci są ostatnim ogniwem w łańcuchu pokarmowym, a zatem są istotnym składnikiem obiegu materii w przyrodzie. Grzyby jako jedyne mają zdolność do rozkładu ligniny oraz mają duże znaczenie przy rozkładzie celulozy. Również w mieście można spotkać ogromne bogactwo grzybów. W wielu trawiastych miejscach można spotkać czernidlaka, którego owocniki pojawiają się od kwietnia do listopada. Jest to grzyb wysokości od 5 do 10 cm, początkowo cylindryczny, później dzwonkowaty. U dojrzałego owocnika kapelusz promieniście pęka, jego brzeg się rozchyla i unosi i cały kapelusz razem z blaszkami rozpływa się w czarną ciecz. Ciekawostką jest to, że jest to smaczny grzyb jadalny. Często towarzyszy mu pieczarka. W innych miejscach występuje opieńka miodowa. Jest to saprotrof i pasożyt atakujący zarówno martwe, jak i żywe drzewa. Wywołuje u zaatakowanych drzew chorobę o nazwie opieńkowa zgnilizna korzeni, prowadzącą do obumierania drzewa
i powodującą białą zgniliznę drewna. Opieńka owocnikuje jesienią od września do listopada. Owocniki pojawiają się przeważnie masowo, nierzadko na dużych powierzchniach. Wytwarza charakterystyczne ryzomorfy przerastające znaczne odległości w glebie i ściółce. Pełnią one rolę narządów infekcyjnych, dokonujących zakażenia korzeni drzew. W wielu miejscach można spotkać sromotnika bezwstydnego. Ten niezwykły grzyb o bardzo intensywnym zapachu jest jednym z najszybciej rosnących grzybów na świecie. Prędkość jego wzrostu osiąga 5 mm na minutę. Owocnik młodych okazów jest kulisty, barwy białej lub kremowej. Jest to tak zwane jajo, potocznie zwane czarcim jajem. Z jaja wyrasta owocnik wysokości od 10 do 30 cm. Jest walcowaty, górą wąski, porowaty, łamliwy i pusty w środku. Na szczycie owocnika znajduje się główka, która jest pokryta zieloną, galaretowatą masą, w której znajdują się zarodniki. Sromotnik bezwstydny wydziela nieprzyjemny dla człowieka zapach przypominający padlinę, który ma za zadanie przywabić muchy oraz inne owady, które przyczyniają się do rozsiewania zarodników. Sromotnik bezwstydny, pomimo nieprzyjemnego zapachu, jest grzybem jadalnym, nawet w stanie surowym, a w smaku jest lekko ziemisto-rzodkiewkowy. Ciekawym gatunkiem grzyba, który można spotkać w mieście, jest czubajka kania, czasami zwana sową lub bedułką parasolowatą. Kapelusz może osiągać średnicę do 30 cm. Trzon z zygzakowatym wzorkiem, bulwiastą podstawą, grubym pierścieniem, podwójnie obrzeżonym. Czubajka jest cenionym przez grzybiarzy grzybem jadalnym. Jednak jest to grzyb, który jest jadalny, jeżeli występuje w naturalnym siedlisku, czyli na obrzeżach lasów i polanach. Natomiast gdy rośnie na śmietniskach, na przychaciach, zmienia się biochemia tego gatunku i staje się grzybem trującym. Nawet w samym centrum Poznania można spotkać koźlarze. Prócz tego, że są to smaczne grzyby, to również są wskaźnikami jakości środowiska. Koźlarze charakteryzują się nietolerancją metali ciężkich w środowisku, dlatego tak pozytywnym znakiem jest ich obecność w centrum miasta. Poznań to niezwykłe miasto. Jest miastem nowoczesnym, z infrastrukturą szanującą przyrodę, a poznański świat roślin i zwierząt jest niezwykły.